Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farm Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapacza w górę i subskrybowaniu kanału. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się ponownie sprzedażą naszych zbiorów. A mianowicie sprzedamy na początek miód, a później polecimy po olej słonecznikowy, słuchajcie. To już nie będzie moja pierwsza sprzedaż, jeżeli chodzi o oleje, ponieważ udało mi się wcześniej sprzedać już olej rzepakowy za całkiem fajną, przyzwoitą cenę, naprawdę, bo tam była... Miałem 4 palety oleju rzepakowego i zgarnąłem za to jakieś 35 tysięcy, także no fajnie tutaj wyszło. Coś mnie oko swędzi, kurde. Dobra, lecimy. Miód oczywiście, gdzie możemy sprzedać, no to miód od razu zawożę do fabryki płatków zbożowych, tam gdzie się robi musli, no bo do musli miodek jak najbardziej się przydaje. I teraz tak, jeśli chodzi o miód, no to wiadomo, ta cena nie jest jakaś tam oszamiałająca, ale mam tylko jeden ul, ten duży, co prawda. No i chciałbym w tym roku jeszcze postawić przynajmniej z jeden, gdzieś tam właśnie w okolicach swoich pól, dzięki czemu tego miodu będę mógł mieć sporo więcej. Także tutaj będę chciał rozwinąć też gospodarstwo pod tym względem, żebym mógł tego miodu więcej sprzedawać. No tak to teraz sprzedaję raz do roku. Wiadomo, że no trochę tego miodu się tutaj nazbierało, co prawda, ale no ten miód akurat mi zwraca na przykład budowę kolejnej pasieki. Pasieki? Ulu, zapierdolę, jaki pasieki. No, więc no tutaj będziemy musieli postawić sobie jeszcze ze dwa takie ule, wydaje mi się, na początek. Jeszcze gdzieś tam trzeba będzie je wcisnąć, najlepiej gdzieś tam w okolicach naszych pól, dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę więcej zbiorów. Zauważyłem, że na tym oleju całkiem fajnie się zarabia tak naprawdę. Jak widzicie, to licznik z pieniędzmi cały czas lata. Dlatego lata, bo pracownika sobie zatrudniłem. Postanowiłem, że pracownik sobie coś tam będzie robił. No i co robi? No pryska pole, znaczy nawóz. Pryska nawóz na pole numer 31, czyli na to duże, które sobie kupiłem. Z rzepakiem, nie? O, dobra, tutaj mamy. Tą fabrykę musli to nawet można by było kupić, gdybym miał owiec. To można by było się pokusić o taką fabrykę. Dawaj, dawaj, dawaj. O, 14 tysięcy. No, powiedzmy, że 16 tysięcy zarobiłem na tym miotku. Więc teraz trzeba będzie, nie wiem czy się tu zmieszczę, powinienem się zmieścić. Teraz trzeba będzie zapierdzielać do fabryki oleju i zobaczyć, gdzie ten olej mogę wywieźć. Teraz tak, no wcześniej rozmawialiśmy o tym, że będę mógł sobie fajnie tutaj zarobić na tym oleju i na te pieniądze przeznaczę właśnie na budowę sadu oliwnego. No i tak też zrobimy, tylko że sadu oliwnego jeszcze w dzisiejszym odcinku niestety nie będę w stanie wam, moi drodzy, pokazać, jak się buduje. W następnym odcinku na pewno już się pojawi właśnie sad oliwny, także jeżeli ktoś nie zna mechaniki, nie wie co i jak, no to oczywiście zapraszam. Będzie pewnie sporo informacji na ten temat. Same oliwki no na chwilę obecną są tak troszeczkę, że tak powiem, obce dla mnie, więc też będę musiał się do tego troszeczkę przyzwyczaić. Winogrona też jeszcze tutaj w ogóle nie robiłem na FS22, także będzie trzeba się wszystkiego uczyć od podstaw, bo to są nowe uprawy. A nie chcę sobie gdzieś tam mega spoilerować, oglądać u kogoś innego odcinków, bo wolę się sam nauczyć i wtedy będę wiedział, że sam wszystko ogarnąłem, albo z waszą pomocą. Oczywiście na live'ikach możecie mi pisać zawsze porady, albo tutaj w komentarzach. A to już myślę, wydaje, że wiecie. Teraz to taka mała rundka krajoznawcza po całej mapie będzie, bo trzeba dojechać stąd, tutaj właśnie z tej fabryki płatków do fabryki oleju. No i galanty kawałek stąd jest, nie? Droga wydawała się być dłuższa. Tak mi się wydawało, a nie było tak źle, ogarnąłem dosyć szybko, ale stwierdziłem, że i tak troszeczkę wam tutaj właśnie wytnę. Już dojeżdżamy do mojej fabryki oleju, która na chwilę obecną pracuje tylko na dwa gwizdki, bo trzeci gwizdek jakby no nie mamy produktów, dzięki którym moglibyśmy sobie właśnie tutaj ten olej produkować. Tylko teraz widzicie, jest taki minus, bo jest tutaj produkcja oleju słonecznikowego i oleju rzepakowego, nie? Minusem tego wszystkiego jak największym jest to, że teraz podjeżdżając tutaj, ja nie mogę wybrać sobie, co ma mi się wyładować. Rozumiecie? Podjadę sobie tutaj, zobaczcie. To jest strasznie zrąbane, bo może być tak, że na przykład wyładują nam się palety z rzepakiem, czego bym nie chciał. Wolałbym sam słone... No i widzicie? No i mówię, kurde. No.
powiedziałem, czego bym nie chciał. Czy oni mnie podsłuchiwali? Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale olej rzepakowy no nie stoi na tyle dobrze z ceną, żebyśmy go mogli teraz od razu zgarnąć. Mam nadzieję, że zgarnie. Ajajajajajajajaj. Dobra, ściągaj te dwie palety tu. Ty, gamoniu. Jak tak? Trzy palety chyba wsadził nawet, nie? No właśnie. Nie wolno tak robić, panie kolego. Gdzie jest ta paleta? Tu jest. No i widzicie, bo w fabrykach, słuchajcie, od Global Company, które były do FS19. Co jest? W nich można było zrobić coś takiego, jak wejść sobie właśnie do fabryki. Patrzcie, coś takiego było. Wchodzimy sobie do fabryki, klikamy na przykład na ten produkt i było tutaj jeszcze wyładuj. Nie? A tutaj mamy, że nam się magazynuje cały czas i ja tego wyładować z automatu nie mogę. Ale co jest w tym wszystkim najważniejsze, to spójrzcie na cenę. 6683 złocisze za 1000 litrów oleju. Ja tych palet, z tego co widzieliście, tam mam chyba 5 albo 6. Dobrze pamiętam? Mamy 7. No to będą pieniądze z tego. Będą pieniądze, impreza będzie sylwestrowa. Znaczy po Sylwestrze już jest. Zbieramy na następnego Sylwestra. W sumie zawsze można Sylwestra zrobić. Dobra, jedziemy teraz, mam do restauracji to zawieść. Zobaczymy, ile pieniążków nam się udało zbierać. Myślę, że tak jak tam szacowaliśmy, że 10 rządków można by było postawić. Nie wiem, którędy, tu chyba tędy musiałbym jechać na tą restaurację. Jadę bez takiego, wiesz, nie będę sobie tutaj oddalał tej mapy. Pojedziemy sobie tak normalnie i zobaczymy, czy trafię po omacku. Powiem wam tak, że 10 takich rządków, jeżeli faktycznie tam wyjdzie, że taki jeden rządek te 16 tysięcy, to 10 takich rządków bym sobie chciał tam postawić tych oliwek. Zobaczymy, ile mi to zajmie miejsca na polu i ile to faktycznie będzie kosztować, bo no, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tego za bardzo sprawdzić, bo oliwki w sumie co prawda można już sadzić, ale kurde, no jest, śnieg pada, zima jest, no, nie przesadzajmy, w marcu sobie to ogarniemy, nie? Jeszcze dodatkowo teraz muszę tam o kurki dbać, więc nareszcie tamtego pola, tak jak mówiłem wcześniej, posiejemy sobie, moi drodzy, dodatkowo sorgo, żebyśmy mieli więcej jedzenia dla kur, a na przyszły rok już będziemy bardziej cisnęli właśnie pod olej, ale to chyba już będzie tylko głównie olej rzepakowy leciał, ponieważ ze słonecznikiem wydawało mi się sporo więcej roboty, jakoś tak nie wiem. No i to pole z rzepakiem mi się trafiło, więc no wszędzie pójdzie rzepak na razie, nie? Chyba że się jakoś tam uda coś wymyśleć. Czemu ty masz 7000 litrów? Tam jest 7? Ej, no tam jest 7 palet, no tak. 7000 litrów i on nie może podjechać pod górkę? No way. Ja wiem, że tu pisze stop, ale nie musi się zatrzymywać wcześniej. Musimy dojechać do restauracji i sprzedać towar, panie kolego. No i po omacku i powiem wam, że prawie dojechałem. Czekajcie, to jest tutaj się wjeżdża? Nie, to się tutaj nie wjeżdża, to się wjeżdża tutaj. W ogóle miałem problem z kierownicą, słuchajcie, odpaliłem sobie dzisiaj farminga. No i mówię, coś pogram, coś ponagrywam. I wiecie, co się stało? Nie działała, musiałem ją odpiąć, podpiąć pod inny port USB, a tamten port USB jest podpięte coś innego i coś, co działa. Więc totalnie mnie to rozwaliło. Ile będzie pieniędzy? Ale licznik ale... 46 tysięcy. What się loju. Mogliśmy jeszcze policzyć, ile byśmy zgarnęli. Znaczy dobra, bo cały słonecznik nie jest przerobiony. Musiałby być cały przerobiony, żebyśmy mogli to jakoś tam przeliczać. 80 tysięcy poszło na fabrykę. No trudno, no poszło. Trzeba było gdzieś te pieniądze ulokować. Mamy już 270 tysięcy. No i tak właśnie mówiłem, jeżeli faktycznie tam koło 17 tysięcy za jeden rządek wyjdzie, no to wtedy będziemy sobie sadzili ten sad oliwny. No i zobaczymy, ile to w sumie będzie nas tam finalnie kosztowało. Dodatkowo będę musiał się zastanowić, bo tam w sumie jest coś takiego, tutaj pogadamy sobie może o oliwkach jeszcze troszeczkę na koniec. Chociaż pewnie tak poruszymy ten temat w następnym. Tu mamy jakiś mulcher i tutaj mamy taki opryskiwacz. No i to pewnie, no przyczepy nie potrzebujemy, a tutaj co mamy?
Głębosz służy do przygotowania pola pod kolejny zasiew. Można ich używać zamiast pługu do... To narzędzie idealnie nadaje się do uprawy winogrona i oliwek. To jest głębosz, tak? Pod nowe. A teraz, czy gdzieś mamy informacje właśnie w naszym farmingu, ile na przykład takie oliwki czy te drzewka, jak to z tymi drzewkami jest, no bo to później musimy, możemy usunąć. Czy w poradniku tutaj Giantsów mamy oliwki, winogron? Winogron, oliwki. Mamy. Winorośla. Gaje oliwne sadzi się we rzędach. Rozmieść rośliny w trybie budowy. W celu uzyskania pełnego plonu musisz pielęgnować, nawozić i mulczować rzędy. Czyli po środku muszę mulczować. Tak? Tak. Rozpocznij zbiory za pomocą narzędzi New Holland, a następnie przewieź plony do własnych punktów produkcyjnych lub od razu go sprzedaj. Pamiętaj, aby po zbiorach przyciąć winorośle za pomocą sekatora. Dobra, ale sekator jest tylko do... winogrona, nie? Tak. No i tutaj te maszyny nam się... mamy znowu te same, nie? Czyli jak ja tam zasadzę te drzewka, to ja tam mogę na przykład zrobić sobie łąkę, rozumiem, tak? Ja to tak rozumiem przynajmniej, nie? Że tam sobie później mogę zrobić łąkę i będziemy wtedy mogli sobie tutaj... znaczy, no, o wiele ładnie to będzie wyglądać. W sumie, jak byłem w Grecji, to powiem wam tak, że tam normalnie na takich polach, wiecie, to nie było jakieś pole zaorane, uprawione, cokolwiek takiego, na łąkach normalnie rosły drzewa oliwne, nie? Więc no tutaj też wydaje mi się, że w tym kierunku trzeba by było iść. Dzisiaj, moi drodzy, dowiedzieliście się w odcinku, ile jesteście w stanie zarobić na oleju słonecznikowym. Jak widzicie, cena bardzo fajna poszła. No tutaj, jeśli chodzi o opłacalność, no to powiecie, no dobra, Karol, ale co z tym olejem, no? Jeżeli chodzi o ten olej, no to sprzedaliśmy za 6600 1000 litrów. Więc no cena bardzo, bardzo przyzwoita. No jak to wygląda? No bo tutaj też będzie się to wszystko różniło. Tak jak mówiłem, mamy no 2400. No i to jest też luty i to jest wysoka cena. Dosyć w marcu by była trochę wyższa za słonecznik. Więc można by było powiedzieć, że zarobiłem jakieś 3500. Zaraz, nie do końca, bo ile potrzeba? Nie wszystko pamiętam. Słonecznikowy, 2 do 1, czyli powiedzmy, że 5000 za 2000 litrów, no a ja tam sprzedałem no 1600, po 800 złociszy na 1000 litrów mamy zarobku. Także uważam, że spoko, naprawdę duży zarobek. Nie spodziewałem się, że aż tyle będzie. Na Old Bailey Run, jak robiłem te testy, to tam wychodziło cenowo to o wiele gorzej. Pojedziemy sobie na skróty. Jeżeli odcinek Ci się widzu podobał, zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał. W następnym odcinku będziemy sadzić gaje oliwne. Także pamiętajcie, będzie się działo. Gdzieś się chyba zgubiłem, czekajcie. Tu jest... A, już wiem, gdzie jestem. Ja powinienem był jechać tam na górę. Dobra, pojadę na skróty. Niech będzie. Na razie, trzymajcie się. Bajo.